Państwo. Iława w 2020 roku obchodzi swoje 715-lecie oraz 30-lecie iławskiego samorządu. Lata 1989-90 okazały się przełomowe. Ówczesne zmiany polityczne i gospodarcze wyznaczyły nowy kierunek rozwoju. Zmieniła się Polska, ale zmieniła się też Iława. Dlatego zapraszam Państwa do pewnej podróży. Do podróży historycznej, wspomnieniowej, sentymentalnej. Do tej współpracy zaprosiłem samorządowców, wszystkich poprzednich burmistrzów oraz ostatniego naczelnika Iławy. W tych filmach wystąpią także ludzie sportu, kultury i iławskiego biznesu. Mam nadzieję, że te filmy będą dla Państwa wspaniałym przeżyciem oraz pamiątką iławskiej wspólnoty. Jaka ciekawostka była taka, że pierwsze wybory się nie odbyły, bo kandydat dostał 13 na 13. Drugie. On w drugim czy w trzecim razie dopiero, tak? Był? W drugie podejście było. Żyliński i ja. No żeby było dwóch kandydatów, no bo będzie wtedy jakiś inny wynik, tak to znów może być jakiś remis. Więc Adam dostał 14 głosów, a ja jeden. Można sobie wyobrazić bardziej niezwykłą sytuację. Oto jeden z setek tysięcy polskich gastarbeiterów wraca dokładnie w kwietniu 1990 roku do Polski. Wpada mu w ręce kawałek artykułu z Gazety Wyborczej świętej pamięci redaktora Kuśmierka, który zawsze z wielką pasją opisywał Polskę GS-ów i PKS-ów i staje się świadkiem ogromnych przemian. W marcu, miesiąc wcześniej, polski ustawodawca przyjmuje ustawę o samorządzie terytorialnym. W maju 27 odbywają się pierwsze historyczne wybory, do których trafiam zupełnie przypadkowo, na zasadzie, a co by było, gdyby było. Później następuje moment, kiedy nawet nie wiem, jak się ubrać na pierwszą sesję. Idę w pluszowej bluzce z takim kosmykiem wyhodowanym włosów z tyłu i nagle obserwuję to, co jest namiastką polskiej, w tym przypadku iławskiej demokracji. Wybór burmistrza. Wybór burmistrza miasta, który wówczas odbywał się na zasadzie głosowania tylko i wyłącznie radnych. Wybierali go spośród siebie albo poprzez zaproszoną tak zwaną personę. I na czwartej sesji, na zasadzie polskiej, ułańskiej szarży, ktoś zgłosił moją kandydaturę. Ja kompletnie bez wyobraźni, nie zdając sobie sprawy, co to oznacza, kiwam głową, że tak. I tego samego dnia, w piątek po południu, wracam do domu przerażony, żeby zakomunikować mojej małżonce, że nowym burmistrzem miasta Iławy w Nowej Polsce zostałem ja, Adam Jacek Żyliński.
to znaczy tak, grupa 14 rzemieślników była zgrana i ta druga też można powiedzieć. Bo były takie dwa trochę obozy, prawda? Dwa obozy były. No między sobą jeden, wiadomo, którzy byli stałymi mówcami, którzy zawsze zabierali głos i ten. Był nawet jeszcze grupa, nawet na sali, osób, która mnie niejako popierała jeszcze przy wyborze. Nawet wystąpili z ilość tam tysiącami podpisów na to, żebym ja został burmistrzem. Taka grupa mieszkańców. Mieszkańców, tak. Zbierali podpisy, żeby mnie ten. No ale to wiadomo, nic nie pomagało. Układ był taki, że ja niestety, no, ja sam wiedziałem, że ja nie będę dalej burmistrzem. W sytuacji politycznej, jaka wtedy w kraju była, no to nie było szans na to, żeby być burmistrzem. A znał pan wtedy Adama Żylińskiego? Nie. Nie, on pracował głównie na tym, w Niemczech na robotach był. Jego nie znałem. Ale zaczęliście współpracować ze sobą? Tak. Z dnia na dzień. Oczywiście, z dnia na dzień. On przychodził w sweterku, ja w garniturze, że tak powiem, bo byłem do tego przyzwyczajony i żeśmy sobie pracowali bez większych kłopotów. Miało to być na chwilę, na kilka miesięcy, po to, żeby odsunąć problem, gniewny, okrutny problem klinczu, jaki powstał wówczas w Iławie. Te kilka miesięcy zamieniło się w 12 lat. 12 lat niezwykłej przygody, która mnie kompletnie przeobraziła, w sensie osobowości, mentalności, intelektualnie i pod każdym innym względem. Miałem okazję zmierzyć się z rozpoznawaniem tego, co się nazywa samorząd terytorialny w Polsce, bojem, frontem i bojem. Na zasadzie kompletnie zielonego arbuza. Takim arbuzem zielonym byłem ja i chyba wszyscy radni, którzy mi wówczas towarzyszyli. To były niezwykle lata. To był czas wielkiej komunalizacji mienia, czas budowania nowych stosunków własnościowych, czas uświadamiania sobie, że oto my sami decydujemy na miarę własnych kompetencji o wszystkim, co nas dookoła otacza. To było pasjonujące 12 lat, 3 kadencje, budowania czegoś nie na ugorze, bo zawsze będę mówił z ogromną życzliwością o moich poprzednikach z czasach głębokiego PRL-u, szczególnie o ostatnim, o Ryszardzie Laskowskim, który przez 7 lat mi towarzyszył jako zastępca burmistrza. To znaczy, czy coś było takie? Nie. Ja nie miałem kłopotów, bo na różnego rodzaju spotkania, takie typu dyskusyjne, to chodził burmistrz Żyliński. Ja się zajmowałem czysto, że tak powiem, robotą techniczną, obsługą, pilnowałem urzędu i tych spraw. Mnie się bardzo dobrze się czułem. Nie czułem, żeby ktoś był złośliwy do mnie albo coś takiego. Można porozmawiać. Burmistrz mówi: tu się nie wpuszczam, bo to jesteś lewicowy. To mówi, tam lepiej nie chodź. Ja tam pójdę, mówię. I tak załatwiliśmy. Naszego miasta? Tak. Ja powiem jeszcze moment, zanim były wybory. Wybrana już była, radni byli już wybrani. Było po miejskiej radzie. Wybrani radni. W mieście, w kotłowni, sypał się komin. On był metalowy, rdza go już tak przeżarła, że groził zawaleniem. No i bez komina kotłownia nie będzie funkcjonowała. Na budowę miasto pieniędzy nie miało. To było kilka milionów. W kilku tych, że tak powiem, przywódców tych grup zebrałem, zaprowadziłem na kotownię, zobaczyli, popatrzyli, mówię, składam wniosek o udzielenie kredytu przez Bank PKO. Wyrazili zgodę, na sesji przyklepali. W międzyczasie znaleźliśmy wykonawcę tego komina, który do dzisiaj stoi. Jeszcze z dawnym dyrektorem, czy prezesem PES-u jeździłem do Bydgoszczy. Także było porozumienie. Było zrozumienie dla tematów czysto oczywistych. Był na przykład przed urzędem stał pomnik w postaci czołgu. Mhm. Pamiętam.
był wniosek, żeby go zburzyć. No oczywiście, no, przecież nie ma co się upierać. Znaleźliśmy wykonawcę w postaci służb kolejowych. Rozebrali, pocięli. Pieniądze za złą przekazano na rzecz Jeziolaka, bo tam kibicami to było wtedy wszyscy, bo Jeziolak dobrze wtedy stał w lidze, więc szło się dogadać. Myślę, że powinniśmy wyjść od słowa samorządność, czyli jest to bardzo znaczący element wolności człowieka. W tym wypadku nie jednostki, ale grupy ludzi, mieszkańców osiedla, dzielnicy, mieszkańców miast. To daje możliwość służenia drugiemu człowiekowi, to daje możliwość służenia tym najbliższym, sąsiadom, znanym z imienia i nazwiska, ale również tym bezimiennym. To jest również wielka satysfakcja patrzeć, jak na naszych oczach, czy przy naszym głównie udziale, czy przynajmniej jakimś cząstkowym udziale, miasto rozwija się, pojawiają się nowe, piękne obiekty, zmienia się to tak na naszych oczach, często przez nas niezauważalnie, a zauważalne jest to przez naszych gości. Mamy znaczące kontakty z miastami partnerskimi w Niemczech, w Holandii, na Litwie. I nasi goście, jak przyjeżdżają, to mówią: oj, jak pamiętamy 20 lat temu, jak zmieniło się pięknie wasze miasto, jak się pojawiły nowe rzeczy. A ja osobiście, no, mam tę wielką satysfakcję, że byłem współudziałowcem tego, że czy miałem jakiś skromny udział w tym, że powstała wspaniała stacja uzdatniania wody, która w tej chwili już robi się przestarzała, ale 20 lat temu to było urządzenie na skalę europejską. Pamiętam, jak znany dziennikarz Bernard Marguerite, który wspólnie z nami otwierał stację uzdatniania wody, powiedział: wy nie dążcie do Europy, Europa to jest tu u was, bo to wy macie taką wodę, jakiej nie ma w całej Europie. Czy hala widowiskowo-sportowa służąca naszym mieszkańcom, służąca naszym sportowcom, ale i służąca widzom na różnego rodzaju widowiska, to też jest coś, co zostawiamy po sobie i przechodząc obok zawsze myślę, no miałem w tym swoją jakąś drobną cegiełkę. Pobyt w parlamencie, obok tego, że dzieją się rzeczy niezwykłe o skali ogólnokrajowej, a nierzadko i międzynarodowej, ma jedną paskudną cechę. Upartyjnia człowieka i zmusza go do reprezentowania określonej linii, w której świadomie musi uczestniczyć. Samorząd terytorialny daje tą radość tworzenia w oparciu o unikanie rzeczy ważnych z punktu widzenia politycznego ogólnokrajowych na rzecz dobrego powiedzenia, które się absolutnie sprawdza, chociaż jest takie bardzo kolokwialne i uproszczone, że nieważne, kto buduje chodnik, prawica czy lewica, ważne, żeby ten chodnik był dobrze, skutecznie i jak największego rozmiaru zbudowany. Największy sentyment i takie głębokie przekonanie, że to jest jedna z najciekawszych inwestycji, jaką udało mi się, zawsze to podkreślam, nie samemu, tylko z zespołem znakomitych ludzi zrealizować, to było to, co się wydarzyło w połowie lat 90. Mała notatka w gazecie, informacja o programach europejskich Struder i Rapid. To było 10 lat przed akcesją europejską, proszę sobie wyobrazić. I podejmujemy decyzję, że nie wzorem innych gmin
budujemy wodociągi czy kanalizacje, bo to jest oczywiste, to realizujemy, ale robimy coś atrakcyjnego, coś kolorowego, coś takiego niezatartego. Decydujemy się na ucywilizowanie małego jeziorka. Pierwszy trakt, który powstał wokół tego akwenu, wyzwolił nieprawdopodobne historie związane z tym, co dalej. W konsekwencji powstał tam amfiteatr, powstała hala widowiskowo-sportowa i sieć kafejek. To było niezwykłe przedsięwzięcie, na które zazdrośnie spoglądały samorządy z okolicznych równorzędnych miast i do dzisiaj to wspominam z wielką dumą, choć uznaję, że ten projekt po tylu latach mocno już się zestarzał i to trąci dzisiaj myszką i wymaga kolejnych posunięć, kolejnej modernizacji, chociażby takich jak budowa na całe wyjście na jezioro mola i przystani o charakterze kolejnego stateczku.